Cześć, witajcie, z tej strony Diabol, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Coś Specjalnego. Dzisiaj przygotowałem dla was coś specjalnego, a dokładniej Evolve Stage 2. Powinienem powiedzieć Stage 2, ale no wiecie o co chodzi. Zagramy sobie dzisiaj w Evolva. Zagramy jako łowca, a dokładniej Trapper, jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli. Dlaczego zdecydowałem się na Evolva? Dlatego, że bardzo lubię tą grę. Jak widzicie, troszeczkę już sobie pograłem, 38 poziom. A tak, tak w miarę. O, udało nam się znaleźć odpowiednie party. I zagramy sobie dzisiaj jako łowcy. Jeżeli wam się oczywiście spodoba, to możecie mi dać znać. Może jeszcze kiedyś sobie zagramy w Evolva. Może nawet z wami zagram w Evolva, jeżeli wam się spodoba. W każdym razie, dzisiaj będziemy polowali na potwora, na dużego potwora, jako ape albo jako crow, dlatego że innych postaci jeszcze z trapera akurat nie kupowałem, raczej grałem innymi klasami. Który będzie ciekawszy? Zawsze lubiłem grać ape'em. Może zagramy sobie ape'em, niech będzie ape. Jako nasze perki weźmiemy sobie coś na pewno zwiększenie szybkości ruchu. Z tych perków. Poza tym, tutaj nie mam zbyt wielu, ale możemy sobie wziąć na przykład ulepszymy sobie jeszcze większą szybkość. Jak tylko nam się to wbije, to zrobimy to jeszcze raz. Na poziom trzeci. I weźmiemy sobie jeszcze więcej movement speeda, a na końcu, zgadnijcie co, weźmiemy sobie jeszcze więcej movement speeda. Będziemy najszybszym członkiem naszej drużyny. I będziemy mogli w ten sposób bardzo szybko dobiegać do potwora i zamykać go w kopule. Dla tych, którzy nie wiedzą czym jest Evolve, no to jest taka fajna gierka, darmowa swoją drogą, w której jesteśmy dzieleni na dwie drużyny. Drużyna potwora, jednoosobowa, i drużyna łowców, czteroosobowa. Łowcy są podzieleni na cztery klasy. Klasa Assault, czyli klasa czysto ofensywna. Klasa Trapper, czyli klasa, która służy do wykrywania potwora. Klasa Support, która służy do wspierania sojuszników tarczami. I klasa Medic, która, no, leczy sojuszników. Na tym to mniej więcej polega. Najwięcej obrażeń powinien zadawać Assault, ale często zdarza się tak, że jest to Trapper. No, a potwór. Potwór, no, to jest jednoosobowa armia. Jest to postać, która ma niesamowicie dużo zdrowia, niesamowicie silne umiejętności. No i jest po prostu OP. Naszym zadaniem jest powstrzymać potwora przed zabiciem nas lub zniszczeniem źródła energii dla mapy. Dzisiaj będziemy grali na Krakena. Kraken to bardzo, bardzo fajny przeciwnik. Lubię na niego grać, dlatego że jest strasznie papierowy. Inaczej tego po prostu nie dam rady ująć. Jest papierowy, to znaczy zadaje niesamowicie dużo obrażenia i jednocześnie ma strasznie mało zdrowia. I jako ape zdecydowanie będziemy mieli nad nim przewagę. Naszymi umiejętnościami, a raczej broniami, są automatyczny shotgun, który możemy strzelać klikając, spamując przycisk lewy myszy. Mamy również strzałki namierzające, które jeżeli strzelimy potwora, to możemy przez jakiś czas śledzić jego ruchy. Dodatkowo mamy oczywiście umiejętność każdego trapera, czyli radar planetarny. I mamy jeszcze granaty spowalniające, czyli takie miny, które możemy umieszczać na danym obszarze, i w tym obszarze potwór ma zmniejszoną prędkość ruchu. Również ma zmniejszoną prędkość ruchu każde dzikie życie, czy też zwierzyna, jak wolicie. Ale raczej na zwierzynie się nie będziemy skupiali. Oczywiście naszym zadaniem jest upolowanie potworka. Cabot, you gotta give me a reason for letting Kala on board. It's a strange situation, I admit, but having her on the team gives us a better chance to understand what these things are. Maybe where they come from, how to stop them. That's not our brief, and you know it. Who else is going to do it? I was afraid you'd say that. No, dobrze. Na początku oczywiście potwór otrzymuje lekki bonus czasowy, powiedzmy, tak to nazwijmy, żeby uciec przed nami. O, mamy bardzo małą mapę, bardzo mi się to podoba. Ta mapa jest bardzo, bardzo przyjemna do grania. Jest malutka, można bardzo szybko znaleźć potwora. No i w którą stronę poleciałeś? Tam poleciałeś, ciekawe. Na razie nie będę jeszcze używał radaru planetarnego. Na razie pójdźmy sobie za jego śladami. Aha, poleciał w
ten róg mapy. Dobra, ciekawe. Zwykle przeciwnicy lecą w ten drugi. To jest tam, jak macie te cztery takie szare, większe struktury przy samym dole mapy. Tam najczęściej się wszyscy chowają, dlatego że tam jest najdalej od naszego spawna. No i jak widzicie, już troszeczkę tutaj pożarł sobie ten kraken. O, jak widzicie, tak działa nasz shotgunik. Piękny jest. Coś specjalnego. Broń specjalna na specjalny odcinek. Dobra. Chyba powinniśmy być w stanie już go znaleźć, tego naszego krakenka. Tak, zdecydowanie, mamy go. Dobra, jest dołu. I teraz zaczniemy sobie od rzucenia granatu. Oj, Bleach chyba został troszeczkę odizolowany. Dobra, tam jest u góry. Rzućmy sobie jednego granata tutaj, drugiego tutaj. Możemy mieć maksymalnie trzy na mapie. I jedno jeszcze na ścianę. Dobra. I ładujemy po potworku. Kraken jest postacią... O, już nas położyli? Cholera, dobra, ja go wskrzeszę, a mam nadzieję, że mój team zajmie się krakenem przez ten czas. Jeszcze raz. Cholera. Chyba nie dam rady go podnieść. Zaraz zobaczymy, czy kraken się skupia. Tak, zdecydowanie. Musimy stąd uciekać. Dobra, będzie zrzut zaraz, więc w porządku. Mamy chyba troszeczkę bardziej doświadczonego gracza. Zaraz zejdzie nam dom przez to, że zginął Hunter. Zaznaczymy go sobie i schowamy się. Mamy strasznie mało zdrowia. Gdzie jest nasz healer? Medic, lecz mnie może, co? Dziękuję. No i leżymy. Niestety. Mam nadzieję, że Kraken nie położy nas w pierwszej fazie. Byłoby to niesamowicie upokarzające. Dobra, wskrzesili mnie. Zwiększył nam się timer na zrzut, jeżeli byśmy zginęli. Dobra, ja go podniosę, a reszta będzie śledziła potwora, jako że zaznaczyliśmy go strzałką. Jak widzicie, jest to przyjemne. Ktoś wyszedł. Jest to jeden z łowców. Bardzo mi się to nie podoba. Nie fajnie. No cóż, poradzimy sobie bez niego. Namierzmy tego potworka. Tam jest, jak widzicie. Radar daje nam też taką przewagę, że widzimy przez ściany i pozwala nam to dokładnie namierzyć trasę potworka. Ja pójdę sobie w tym kierunku, dlatego że powinienem w ten sposób być w stanie odciąć drogę krakena. Oczywiście w pojedynku jeden na jeden nic nie zrobię, a nasza arena jeszcze chwileczkę się ładuje. No i kraken wbił drugi poziom z trzech dostępnych, co znacznie utrudni nam robotę. Jest gdzieś tutaj. O, jest tutaj, dokładnie. Dobra, na razie go troszeczkę postrzelaliśmy tylko po tarczy. Jak widzicie, kraken ma też tarczę, jak każdy potwór. Ale co chcę powiedzieć przez to? Tarczę może sobie odnawiać, a zdrowia nie. Więc jeżeli zbijemy mu jakąś część tego zdrowia, no to przez jakiś czas nie będzie miał tarczy i będziemy w stanie go zabić. Chcę podnieść tego kolegę tutaj. O, nic z tego. Za późno byliśmy na miejscu. I teraz nas zjadł. No nie. Ojej. Niedobrze. Wydostaniemy się oczywiście na małym stanie zdrowia, ale... No właśnie. Na małym stanie zdrowia. Nie chcemy się wydostawać na małym stanie zdrowia. Wygląda na to, że nie damy sobie rady z tym potworkiem. Ojej, niedobrze. Nie zostawimy cię tutaj, nie zostawimy, nie martw się, Slim. Podniesiemy go oczywiście, bo to jest nasza jedyna szansa na wygranie tego jeszcze. A mianowicie brzmi ona tak, żeby trzymać się w jednej kupie i w miarę ogarnięcie używać naszych umiejętności, co niestety nasz team na razie nie uskutecznia. Czego raczej nie uskutecznia? Możemy... Jak będziemy go tylko widzieli, to postaram się wstrzelić w niego strzałkę. Nie, niestety. Nie udało się. Ale namierzymy go sobie. I dodatkowo właśnie, jeszcze co warto wspomnieć, radar, ten, którego teraz użyłem, daje nam, tylko nam niestety, mały boost do prędkości ruchu, czyli jesteśmy jeszcze szybsi. O, tam jest kraken, dobra. To warto sobie zaznaczyć. Bardzo nam się to przyda, ta informacja. Mam nadzieję, że mój team jest w miarę niedaleko. Tak, zgadza się. Zaraz będziemy mogli zamknąć krakena w arenie, jak tylko będę miał paliwo w jetpacku. Dobra, zamykamy. Dawaj, chodź tu, mały. Rzucimy sobie granaty, żeby spowalniać krakenka. No co? Chodź tu, mały gnoju.
Z jednej strony nie powinniśmy się trzymać razem, ale z drugiej nie mamy większego wyboru, dlatego że jeżeli nie będziemy się trzymać razem, to Kraken zabije nas pojedynczo, ale jeżeli będziemy się trzymać razem, no to zabije nas umiejętnościami obszarowymi. I tak źle, i tak niedobrze. Dobra, ostrzeliwujemy go. Dawaj, dawaj, dawaj. Ładujemy. Ach, znowu ktoś leży. No, dalej, wbij się tu. Gdzie on jest? Tu. Jeszcze raz sobie go oznaczymy, bo zaraz zejdzie znowu dołem. Ach, nie mogę sobie trafić. Dobra, powinniśmy wskrzesić naszego kolegę tutaj. Tak, Kraken do nas nie strzela. Bardzo dobrze. O, wreszcie, zbiliśmy armor. Bardzo dobrze. Ładujemy. Ładujemy, póki możemy. O nie, znowu ktoś padł. Dobra, jeszcze raz go sobie oznaczymy. Oj, dostaliśmy. Kto tu leży? Musimy go niestety podnieść, nie mamy wyjścia. Chodź tu, chodź, Slim. O, to jest nasz healer, bardzo dobrze, musimy go koniecznie podnieść. I lecimy. Czyżby Kraken już postanowił nas zmasakrować? Chyba tak, ten koleś nie powinien sam za nim lecieć. Dobra, ja podnoszę tego. Ach, niestety skończył mi się jetpack. Chciałem troszeczkę wzbić się w powietrze i zaznaczyć jeszcze raz Krakena, żeby już nam na pewno nie uciekł. O, udało się, super. Tu jeszcze coś mnie goniło, ale... Dobra, to jest za wolne, nie dogoni nas. I zaraz nasz Kraken będzie poziomu trzeciego, dokładniej teraz powinien właśnie ewoluować. Dokładnie. W takim razie musimy udać się pod Relay. Czyli pod źródło energii. No i musimy go bronić. Mam nadzieję, że nasza drużyna ogarnie, o co z tym chodzi i pójdzie tutaj zamiast do potwora. Mam naprawdę taką nadzieję. Zostawmy sobie jeden tutaj gran, żeby się tu bronić. To miejsce jest bardzo przyjemne do bronienia, szczególnie przeciwko na przykład Krakenowi, dlatego że jest to zamknięte pomieszczenie i będzie mu bardzo, bardzo ciężko cokolwiek tutaj zdziałać. To znaczy, no będziemy mogli do niego cały czas ładować, więc będzie to na pewno przyjemne. Potwór zaraz powinien tutaj przyjść. No jeżeli nie przyjdzie, no to wygramy za 4 minuty. Ale na pewno przyjdzie, dlatego że dostał już znacznik, więc na pewno to zrobi. Znajdźmy go sobie, żeby widzieć, gdzie jest. Nie, jeszcze mu się nie spieszy. Dobra, w takim razie my sobie tu postoimy. No i mamy czas. Potwór musi przyjść do nas teraz, a nie my do potwora, tak jak było wcześniej. Bardzo, bardzo dobrze. Gdzie jest? Nie widzę go. Weźmiemy sobie pistolet na strzałki zaznaczające, żeby... O, tam jest. Dobra. Może trafię? Nie, nie ma szans. Za daleko jest. Dobra, mamy czas. Mamy czas, naprawdę. Zaraz dostaniemy zrzut przyjaciela. O, tam jest. Dobra, zaznaczmy go. Dobra, leci już do nas. Musimy się troszeczkę wycofać. Powinniśmy się wycofać. Ze względu na to, że zaraz dostaniemy zrzut naszego przyjaciela. Co jest? A, Kraken strzelił do nas miną, dobra. Auć. Dawaj, domujemy go, super. Mamy go w domie, tylko że on jest poziomu trzeciego, co jest bardzo groźne dla nas. Zaraz powinien być zrzut przyjaciela. Dobra, jest zrzut, ale medyk umarł, więc będziemy mieli bardzo trudne zadanie do wykonania. Podlećmy sobie i ostrzelajmy go trochę. Oj, Jasol też umarł. No to my też już nie mamy zbyt wiele życia w sobie. I raczej nie uda nam się przeżyć. No tak, jesteśmy martwi. Tyle było z naszej obrony. Niestety coś poszło bardzo nie tak. Jedyne co możemy teraz zrobić, to strzelać z tego pistoleciku ręcznego. No i nic z tego. Wszyscy zginęliśmy. Więc to będzie koniec tej rundy, ale nie koniec tego odcinka, dlatego że zaraz zagramy sobie jeszcze raz, tym razem potworkiem. Również prawdopodobnie będzie to Kraken. Bardzo lubię tą postać. Jest papierowa, ale ma takiego kopa, po prostu uwielbiam tą postać. Zgarnijmy sobie nasze srebrne klucze. I wyjdźmy z tej gry. Dokładnie. I zagramy sobie jeszcze raz, tym razem... jako potwór. Teraz poczekajmy, aż znajdzie nam drużynę, przeciwko której tym razem będziemy grali. No i będzie jadka. Zobaczymy się oczywiście, jak już znajdzie nam drużynę. Nie ma sensu, żebyście czekali tutaj razem ze mną. Okej, jak widzicie, mamy już drużynę, przeciwko której będziemy dzisiaj grali.
I zagramy sobie, zaraz zobaczymy jak kto. Raczej nie chciałbym grać jako Goliat. Dlatego, że Goliat jest wprawdzie bardzo silny i wytrzymały, ale wolę Krakena. Wolę Krakena, zdecydowanie wolę Krakena. Więc weźmy sobie Krakena, weźmiemy sobie wszystkie umiejętności na początek, żeby je mieć. I co możemy sobie wziąć? Weźmiemy sobie na pewno Hunger. Poza tym moglibyśmy wziąć jeszcze Feral Instincts, tak, bo to mam. I Ferocious Bloodlust. To będzie zdecydowanie zwiększenie prędkości naszego rozwoju. Ewentualnie możemy zastanowić się jeszcze nad Unkillable. Zwiększenie regeneracji pancerza i zmniejszenie otrzymywanych obrażeń. Nie wiemy jeszcze na kogo gramy, więc nie wiem, czy nam się to przyda. Ale wydaje mi się, że weźmiemy sobie po prostu to. Ferocious Bloodlust. Jeszcze raz. Żeby bardzo szybko móc się odżywiać i bardzo szybko móc ewoluować. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Czy nasi przeciwnicy będą bardziej ogarnięci niż nasza drużyna wcześniej, przeciwko temu Krakenowi, przeciwko któremu graliśmy. Jeżeli będą bardziej ogarnięci, no to będziemy mieli troszeczkę twardszy orzech do zgryzienia. Jeżeli nie będą bardziej ogarnięci, no to będzie bardzo prosta wygrana, którą będzie się bardzo przyjemnie oglądało. No, więc poczekajmy jeszcze te 40 sekund, aż nasi przeciwnicy zdecydują się, czym chcą grać. Wolałbym, żeby oni to zrobili troszeczkę szybciej, no ale nie da się ich do niczego zmusić. Okej, będziemy grali na Slima, będziemy grali na Bucketa, będziemy grali na Jacka i będziemy grali na Markowa. Okej, w porządku. Pasuje mi to. Dlaczego? Dlatego, że Slim będzie ich leczył, ale powoli. Markow wprawdzie może wytrzymać dużo obrażeń i Bucket może mu to jeszcze ułatwić swoimi tarczami. Ale jeżeli wyeliminujemy Bucketa albo Slima, to będzie wszystko doskonale. I poradzimy sobie z tą grą bardzo szybko. Musimy jeszcze oczywiście zaczekać, aż to się wszystko załaduje. No ale to wiadomo, każda gra się musi ładować, nie? Zaraz się pojawimy z wyskokiem czasowym. Żeby troszeczkę się najeść. No dobra. Dawaj. Tak, kontynuujemy, wszystko wiemy. Tutaj spadną nasi łowcy. Chciałbym włączyć mapę i zaraz zastanowimy się, gdzie chcemy iść. No, zdecydowanie chcemy iść tam. Wzbijmy się więc w lot i lećmy. Na razie troszeczkę się oddalimy, zaraz dopiero będziemy zjadali. Tu na razie nic nie ma do zjedzenia. Znajdźmy więc sobie jakąś ofiarę. Tam coś jest, dobra. No to lecimy. Na dół. Chodź tu. I jemy. Yummy. Jak widzicie, jemy bardzo, bardzo szybko. Bardzo mi się to podoba. Fajnie tak jest. Zejdźmy sobie na ziemię i zjedzmy to. Namierzyli nas skanerem planetarnym, ale nie przeszkadza nam to. O, mamy tutaj jakiegoś większego przeciwnika, którym zaraz się zajmiemy. Moglibyśmy użyć umiejętności nawet. Zróbmy to. Bum! I jemy. No chodź, nie uciekaj. Super. I uciekamy teraz, dlatego że nasi przeciwnicy są już na pewno niedaleko nas. Zobaczmy, czy widzimy ich już na naszym namierzeniu. Nie, jeszcze nie. Bardzo dobrze. Pasuje mi to. Teraz troszeczkę zmienimy nasz tor lotu, żeby skaner planetarny nie był tak efektywny, jak powinien być. Cały czas powinienem sprawdzać, czy nasi przeciwnicy są gdzieś już w pobliżu, żeby w razie czego ich móc uniknąć. Znowu nas namierzyli. Dobra, w takim razie troszeczkę sobie podjemy i przeniesiemy się w inne miejsce. Tam są ptaki, do ptaków się nie chcemy zbliżać, więc tego zwierzaczka, który tam był, musimy sobie niestety odpuścić. Będziemy się poruszali mniej więcej przy krawędzi mapy. Na razie nie widzę jeszcze łowców, bardzo dobrze. Skoro ich nie ma, to możemy sobie na spokojnie jeść i zbierać energię do ewolucji. I wzbijamy się znowu w powietrze. Zabijamy kolejne stworki i jemy. Na razie ta gra wygląda bardzo przyjemnie. No zjedz, całe, dobrze. Dosyta, jemy. Sprawdźmy, czy są gdzieś w pobliżu. Nie, na razie ich nie widzę. No, chyba ich na razie całkiem przyjemnie unikamy. Ale powinni nas niedługo znaleźć. No, w końcu tak to powinno wyglądać, nie? No chyba, że nie potrafią używać tego skanera. No to wtedy będziemy mieli bardzo dużą przewagę nad nimi. Zarówno czasową, jak i
w samej grze, dlatego że jeżeli przeciwnik nie umie grać, to jest bardzo, bardzo dobrze dla nas. Zabijamy kolejne stworki i zjadamy kolejne punkty DNA do naszej ewolucji. Jeszcze tylko troszeczkę i będziemy mieli stage 2, czyli poziom drugi, który bardzo nam się przyda. Zwiększymy sobie wtedy obrażenia znacznie oraz znacznie zwiększymy ogółem nasze statystyki, bo na tym to mniej więcej polega. No już ewolucja? Nie, jeszcze nie. Jeszcze jeden. Jakiś tam mały żuczek, powiedzmy. O, właśnie. Ty nawet możesz być. I ty. O, mam Evolva. Możemy ewoluować, tylko teraz znajdźmy sobie bezpieczne miejsce, żeby to zrobić. Tu na razie nie widzę przeciwników, ale schowajmy się za tą skałą, powiedzmy. O, tutaj. Namierzyli nas. Dobra, to ewoluujemy. Zróbmy to. No, jeszcze trochę. Dawaj. I dajemy punkty. Do Lightning Strike'a jeszcze raz i do Aftershocka. 3, 2, 1, ewolucja. Super. I teraz gdzie są przeciwnicy? Na pewno są już gdzieś tutaj. Co jest, jeszcze mi nie namierzyli? Dobra, to w takim razie zbieramy teraz zbroję. Musimy szybko zebrać zbroję, póki jeszcze możemy. Dopóki ich tu nie ma. Super. Bardzo mi się to podoba, super. Co za mili przeciwnicy, pozwalają mi wygrać za darmo? O, już namierzają mnie. Dobra, w takim razie będziemy walczyli. No, chodź tu. Zapraszam. Rzucamy do nich minami. I teraz wybuch. I ty już leżysz praktycznie, Bucket. Bo to jest Bucket, tak? Tak, to jest Bucket. Ty już leżysz i tobą już nie musimy się zajmować. Jeszcze raz Aftershock. No nie, 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 nie ma takiego podnoszenia. Gdzie tam panowie? Ach, podnieśli go, szkoda. Dobra, ale poradzimy sobie. Vortex. Super. I teraz leży... kto? A, złap go! Szkoda. Jaka szkoda. Nie złapało. Tracimy zbroję, ale chciałbym jeszcze jednego z nich położyć. Raz. Dobra. Możemy nawet jeszcze tego rozwalić. Russia. Nie, nie, nie. Nie ma takiego podnoszenia. Nie, w życiu. Nie ma szans. Chcemy go zabić, żeby jak najszybciej zmusić ich do zrzutu. Wrzućmy w nich troszeczkę min oraz Aftershocka na ziemię i du! Pięknie, dwóch nie żyje. W sumie wiecie co? Zróbmy to. Spróbujmy ich zmasakrować. Zaraz wprawdzie przyjdą posiłki, ale nie przeszkadza nam to. Wrzućmy do nich troszkę min. Jeszcze tego chciałbym zabić. Wrzućmy do nich jeszcze Lightning Strike'a. Pięknie! Damage wchodzi piękny, bajeczny po prostu. Ciebie zabijemy, żebyś ty mi tu nie przeszkadzał. No, i co teraz? Kabum! Dobra, wiecie co? Uciekamy. Straciliśmy trochę zdrowia, ale nie przeszkadza nam to zbytnio. Odpalmy sobie jeszcze raz mapkę. No nie, to nie jest dobry kierunek. Zrobimy to tak. Vortex, żeby ich troszeczkę spowolnić. I uciekamy sobie na spokojnie. Dlatego, że damy sobie radę. Namierzyli nas... Naprawdę? Użyliście teraz skanera? Zepsuliście to. Naprawdę, nie powinniście byli teraz użyć skanera. To była głupota. Stracili teraz właśnie skaner, którym się kilkanaście sekund będzie odnawiał. Bardzo głupio. Naprawdę. Gdzie wy jesteście? A, zaraz za mną. Dobra, musimy w takim razie znaleźć coś, co możemy zjeść, żeby odnowić sobie zbroję i nie możemy pozwolić sobie na takie przycinki właśnie, jak przed chwilą. Ach, tu nie możemy iść. Tu jest za dużo ptaków. Oni i tak pewnie wiedzą dokładnie, gdzie jestem, ale wolę nie ryzykować. Na razie idzie pięknie, na razie idzie naprawdę pięknnie, dlatego że już w pierwszej potyczce zbiliśmy trzech łowców, albo czterech? W każdym razie dużo i to się liczy. Rzućmy im Vortex, żeby troszeczkę ich spowolnić, no. Dalej mnie będziesz gonił? Głupota. Po co? Nie powinieneś tak robić, no ale w porządku. Mi to pasuje. Na pewno przyjmę taki dar w postaci chodzenia za mną wszędzie i pozwalania mi na obijanie się. Na obijanie was, raczej. Chcę iść tutaj, dlatego że tu mamy właśnie jakiegoś buffa, który bardzo chętnie bym zjadł. Zjedzmy go. No, zdychaj. Potrzebujemy buffa. Dobra, i lecimy. Znowu, teraz Aftershock. Skupmy się na razie na nim, dlatego że on nam zadaje damage, a pozostali to tylko jego wsparcie. Więc wyeliminujmy podstawowy problem. No, chodźże tu. Kabum. No, zdychaj. Co ty tyle masz zdrowia, ziomek? Ile ty się możesz leczyć? Doskonale. Teraz zajmiemy się tobą.
Zniszczymy wasze wieżyczki, żeby nam nie przeszkadzały tutaj. No właśnie, stracimy zbroję zaraz. Dobra, uciekamy. Schowamy się tutaj, zaraz się skończy dom. Dom, czy też dom, jak kto woli, ale nie wiem, czy damy sobie radę z ucieczką już teraz. No, tym razem zrobili to lepiej. A nie, chyba będzie w porządku. Teraz chciałbym wyewoluować, jak tylko to będzie możliwe. A, troszeczkę się zadriftowaliśmy i uciekamy. Znowu zniszczyli nam zbroję, ale w porządku, zaraz sobie ją odnowimy i uciekamy dalej w tym kierunku. Po drodze zgarniamy wszystkie jedzonko, które tylko jesteśmy w stanie szybko zjeść i lecimy dalej, dalej, szybko. Oni są zaraz za nami, cały czas za nami idą, oczywiście. Nie można ich też winić, ale chciałbym... Ojej, źle wylądowałem. Dobra, zjedzmy to całe. Żeby tylko mieć cały pancerz i jeszcze raz uciekamy. Jeszcze raz. Jesteście gdzieś tutaj? Jesteście, namierzacie mnie skanerem planetarnym. Dobra, rzućmy coś za wami, żebyście nie mieli tak łatwo. O, i tam mamy jakiegoś buffa, który mi się podoba. Wygląda ciekawie. Jest to małpka. Dobra, małpkę sobie zjemy na pewno. No dawaj buffa, dawaj. O, mamy zatrucie na atakach. Super, podoba mi się. Ale chciałbym wyewoluować, jak tylko to będzie możliwe. Jesteście tu gdzieś w pobliżu? Nie ma lasłowcy. Jesteście, cholera. Dobra, zróbmy to. Ewolucja póki jest jeszcze bezpiecznie w miarę. Wybaczcie za to, ale tak wyskakuje mi taka wiadomość czasami. Vortex, na razie zostawimy sobie po prostu miny Banshee na poziomie pierwszym. Nie używamy ich zbytnio. Gdzie jesteście? No dalej, pokażcie się. Musimy szybko zjeść, musimy szybko nadrobić pancerz. Okej, oni powinni się wycofać pod relay właśnie. Nie wiem, czy to zrobią, ciężko powiedzieć. Jak to zrobią, no to super. Będziemy mieli jedną walkę pod areną i ta walka... Okej, są tam. Ta walka rozstrzygnie wszystko, więc chodźmy tam. Rzućmy sobie kilka min. No gdzie jesteś? Tu jesteście. Russia. Podoba mi się ten koleś Russia. Zajmijmy się nim. Kabum. Ach, niestety uniknęli. Dobra, to się schowamy na chwilę. I pójdziemy od tej strony. Witaj. Teraz mamy piękny damage. Tak, to jest to. Aftershock. Doskonale, Russia. Giniesz. I boom. Co jest? Nie trafiło. Cholera, szkoda. Wielka szkoda, naprawdę. Dużo damage'a by to wbiło. O, Russia leży. O nie. Tego towera trzeba się pozbyć. Gdzie leczysz go? Nie ma. Zostaw to. On jest mój. Aftershock. Pięknie. I kolejny ginie. Super. A, troszeczkę się zamotałem, ale lecimy dalej. Pięknie. Kabum. Nie ma tak łatwo. Zabijmy ich. Już do końca. Trapper nie żyje. Super. I oni też już nie żyją. Medyk nie żyje. Assault nie żyje. I został już tylko on. Paket. I wygraliśmy. Na to wygląda, że wygraliśmy. Rzućmy ich jeszcze minami. Jego. I to będzie koniec? Nie, jeszcze nie. Tak! Wygraliśmy! Pięknie. Musieliśmy dotrzeć do fazy trzeciej. Było ciężko. Jak widzicie, jesteśmy strasznie pomasakrowani tymi ich pociskami. Ale udało nam się. Koniec końców wygraliśmy. Pomimo, że potyczka była chaotyczna i nie taka prosta, ale się udało. I to się tylko liczy. No więc, jeżeli Evolve wam się podobał, no to możecie pokomentować, polajkować. Jak widzicie, najwięcej obrażeń zadaliśmy Lightning Strike'iem. Dostaliśmy też jakąś tam naklejeczkę. W każdym razie, jeżeli odcinek wam się podobał, zapraszam was do dyskusji w komentarzu. Czy wam się seria taka spodoba? Chodzi mi w tej chwili już o serię coś specjalnego, nie o samego Evolve'a. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej odcinków z Evolve'a, no to możecie pod serią coś specjalnego napisać. Chcemy więcej Evolve'a, daj więcej Evolve'a. No i wtedy więcej Evolve'a Diavol oczywiście dla was da. A my widzimy się już we wtorek. We wtorek, tak, dlatego że we wtorek wleci odcinek z Plugging Evolved. No i jeszcze dla tych, co zostali do tego momentu, serdecznie was przepraszam za to, że przez ostatni tydzień nie było ani Plugging Evolved, ani coś specjalnego. Był oczywiście do tego dobry powód. Niestety nie byłem w stanie tego zrobić. AZ też nie był w stanie tego zrobić. No i dlatego nie było.
każdym razie nie jest to już teraz ważne. Do zobaczenia w odcinku we wtorek. Cześć!